Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Granice ciągów sprowadzalne do liczby E to właśnie będzie temat naszego spotkania. Zapraszam. Obliczając granice różnych ciągów, możesz spotkać się z takimi granicami, gdzie w wyniku końcowym będzie liczba zapisana za pomocą liczby Eulera, czyli liczby E. Liczba E w przybliżeniu wynosi 2,7. Jest to podstawa logarytmu naturalnego, więc stąd powinieneś kojarzyć liczbę E. Natomiast ja teraz przy granicach podam Ci bardzo ważną własność. Jeżeli mamy granicę przy N zmierzającym do plus nieskończoności z takiego ciągu, gdzie mamy 1 dodać 1 nad N i to wszystko do potęgi N, to taka granica, to się oczywiście dowodzi, taka granica wynosi E. Natomiast oczywiście jest pewna modyfikacja tego. Jeżeli mamy policzyć granicę przy N zmierzającym do nieskończoności z takiego ciągu, 1 dodać 1 nad jakiś tam ciąg AN jest i to wszystko do potęgi jakieś tam AN, czyli to ma być takie samo jak to i to też jest równe E, ale w momencie, gdy granica tego ciągu AN zmierza do plus nieskończoności, tak jak to nasze N tutaj też zmierzało do plus nieskończoności. Na bazie tych własności będziemy teraz rozwiązywać przykłady granic, które są sprowadzalne do liczby E. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Mamy policzyć granicę takiego ciągu i ten ciąg jest oczywiście postać 1 dodać 2 podzielone przez n plus 1 i to wszystko do potęgi n plus 2. Ja tutaj zapisałam tą bardzo ważną własność, że limes przy n zmierzającym do nieskończoności 1 plus 1 nad an i to do potęgi an równa się e w momencie, gdy an zmierza do plus nieskończoności. Czyli chodzi o to, że my musimy do takiej postaci dążyć. Po pierwsze, pojawiła nam się 1 plus już mamy. Popatrz, tu jest 1 plus i tutaj też jest 1 plus. Jedynie co jest problemem, że powinno być 1 nad, a my mamy 2. I teraz co w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście przepisujemy początek i mam tak, 1 dodać. Musimy mieć 1 nad, bo musi nam się tutaj zgadzać z tą postacią. Czyli teraz tak, n plus 1 jest ok, przepisujemy. Natomiast ta dwójka, która jest w liczniku, ona musi przejść do tego mianownika jako odwrotność oczywiście. Czyli będzie n plus 1 nad 2. Ponieważ teraz, gdybym pomnożyła przez odwrotność, prawda, to dzielenie zastąpiła mnożenie przez odwrotność, to właśnie dostanę 2 nad n plus 1. I teraz uwaga, to wszystko muszę podnieść do potęgi takiej, jak ten ciąg tutaj w tym miejscu. Bo musi być do potęgi an, prawda? Czyli teraz muszę napisać do potęgi n plus 1 nad 2, bo musi być dokładnie taka sama tutaj potęga, taki sam wykładnik tej potęgi, ale na pewno widzisz, że tu jest przecież n plus 2. Dlatego ja teraz zrobię kwadratowy nawias i teraz popatrz, co tobie zapiszę teraz. Muszę się tego pozbyć, dlatego fizycznie nie miałam, prawda? Czyli ja muszę to pomnożyć, będę mnożyła wykładniki, prawda? Więc w momencie mnożenia wykładników to mi się i tak skasuje, czyli podnoszę do potęgi odwrotność z tego, czyli 2 nad n plus 1, pomnożone przez n plus 2. Napiszę to może tak w nawiasie. Pomnożone przez n plus 2. Dlaczego? Ponieważ teraz, jak już pamiętamy wzór na własności na potęgach, to mamy tak, że wykładniki się mnoży. Więc to pomnożone przez to, pomnożone przez to. W momencie, gdybym ja to wszystko chciała pomnożyć, to mi się tak, dwójki skracają, n plus 1 mi się skraca, zostaje mi samo to, a przecież tak mam. Bo ja to mogę tak zmodyfikować, ale żeby nie zmienić mi ciągu oczywiście. No więc teraz przepisuję 1 dodać. Teraz na razie sobie to jeszcze przepiszę 1 nad n plus 1 nad 2 i to do potęgi n plus 1 nad 2. Ten kwadratowy nawias mogę tutaj sobie zapisać i teraz ja sobie to pomnożę, prawda? Tutaj, czyli będę miała 2n dodać 4 podzielone przez n plus 1. Niektórzy w zasadzie tak od razu sobie mnożą to, tak jakby tutaj było nad 1 i sobie mnożą tu liczniki i tu mianowniki. I teraz uwaga co? Jeżeli chodzi o granicę, to ja mogę już zapisać, że moja ta granica zgodnie tutaj z tą własnością mam taką postać 1 dodać 1 nad an do potęgi an i to moje an, popatrz, n plus 1 nad 2 ucieka w nieskończoność. Oczywiście, czyli ta moja granica to będzie właśnie e. Czyli teraz
To wszystko zmierza do E. No to teraz popatrz, teraz zapiszę E. Napiszę takie duże E, ponieważ ja teraz z granicą wchodzę do E. E to jest funkcja ciągła, E do potęgi X, funkcja wykładnicza. Mogę wejść tutaj po prostu w granicę, czyli limes przy N zmierzającym do nieskończoności. Chociaż pewnie jak będziesz robił kolejny przykład, to sobie już pewne przekształcenia zrobisz, ale ja specjalnie tak zapiszę, ze względu na to, żeby to po prostu jakoś ładnie wyglądało. Czyli tak, z tego wiem, że granica jest E, natomiast ja wchodzę w granicę tutaj wewnątrz tej funkcji wykładniczej, no i teraz mam dalej. Przepisuję E takie wielkie, żeby było wiadome, natomiast tutaj mam już zwykłą funkcję wymierną. A w funkcji wymiernej, jak liczyło się granice, wyciągało się najwyższą potęgę z mianownika przed nawias, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. Czyli wyciągam N, będę miała 2 dodać 4 nad N. Na dole wyciągam M, będę miała 1 dodać 1 nad N. I teraz te N-ki mi się skracają. To mi oczywiście bezdyskusyjnie ucieka do zera. To mi też ucieka do zera w momencie, kiedy N ucieka w nieskończoność. Czyli wychodzi mi E, a tutaj ta granica wewnątrz tego, prawda, tej funkcji E wewnątrz, w wykładniku jej, zmierza do dwójki. Czyli mam E do potęgi drugiej. I tyle wynosi granica tego mojego ciągu, który dałam na początku. Jest to granica, popatrz, sprowadzalna do liczby E, do liczby Eulera. Kolejny przykład, granica teraz przy n zmierzającym do nieskończoności takiego ciągu. N dodać 6 podzielone przez n dodać 1 i to wszystko do potęgi 3n minus 2. Po pierwsze, patrzymy na tą postać naszego ciągu i myślimy sobie, że w sumie to nie za bardzo ma to coś wspólnego z tym. Jeżeli chcemy to wykorzystać, musimy mieć jeden dodać. Żeby to zrobić, popatrz, to bardzo łatwo w tej sytuacji postąpimy. Dlaczego? Ponieważ skoro ja mam n dodać 6, to ja mogę rozbić jako n dodać 1, żeby mi się z tym mianownikiem zgadzało, dodać 5 podzielone przez n dodać 1 i to wszystko do potęgi 3n minus 2. Na razie ten wykładnik przepisujemy, bo na razie musimy środek doprowadzić do takiej postaci, żeby można było skorzystać tutaj z tej własności. Więc teraz popatrzmy, rozdzielimy to na dwa ułamki. Tu będzie jeden ułamek, a tu będzie ułamek drugi. No więc popatrzmy, jak n plus 1 podzielę przez n plus 1, no to mam po prostu 1 dodać. Teraz tego nie dam rady fizycznie pięknie podzielić, więc zapisuję w takiej postaci. No to teraz popatrzmy. Po pierwszy przykład był bardzo podobny do tego teraz, prawda? Czyli musimy teraz zrobić z tej piątki, musimy ją fizycznie wsadzić do mianownika, zrobić jedynkę. Czyli postępujemy analogicznie i robimy tak. Przepisujemy początek 1 dodać. Tutaj muszę uzyskać 1 nad. I teraz powiedziałam, że tą piątkę wsadzam do mianownika jako odwrotność. Czyli będę miała n dodać 1 nad 5. Pamiętaj, tak możesz zrobić, ale tylko w postaci odwrotności. I teraz zgodnie z tym ja już mam ten ciąg AN tutaj. On mi ucieka w nieskończoność, więc wszystko się zgadza. Muszę być do takiej samej potęgi. Czyli muszę napisać n plus 1 podzielone przez 5 i to wszystko biorę w kwadratowy nawias i tak jak powiedziałam również w tym przykładzie wcześniejszym. Teraz, żeby mi się to zgadzało, bo ja tutaj nie mam żadnego n plus 1 nad 5, prawda, w wykładniku. Więc ja, jak ja będę teraz mnożyła te wykładniki, gdybym chciała pomnożyć wykładniki, to one mi się muszą skrócić tutaj. Więc powinnam napisać 5 podzielone przez n plus 1 i to razy... I tą potęgę, ten wykładnik po prostu przepisujemy. No, możemy sobie tak w nawiasie, żeby było ładnie. I to się równa. Ja jeszcze raz to przepiszę, czyli limes przy n zmierzającym do nieskończoności. 1 plus 1 nad n plus 1 nad 5. I to do potęgi n plus 1 nad 5. I to wszystko do potęgi. I teraz tutaj, jak sobie zapiszę nad 1, to będę mnożyła licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Czyli będę miała 15n minus 10 nad n plus 1. No i to się równa. No to teraz zobaczmy. Zgadza nam się z tą własnością, czyli tutaj ta część zmierza nam do e. I mogę zapisać w taki sposób. E do potęgi limes przy n zmierzającym do nieskończoności, czyli ja wchodzę sobie z tą
tą granicą wchodzę wewnątrz funkcji E, do jej wykładnika. Więc będę miała limes i będę miała granicę do policzenia właśnie teraz takiego ciągu. 15n minus 10 podzielone przez n plus 1. To się równa, to E przepisuję, a tutaj mam zwyczajną funkcję wymierną, czyli po prostu wyciągnę przed nawias zarówno w liczniku, jak i mianowniku, wyciągnę przed nawias najwyższą potęgę z mianownika, czyli n. Czyli tu będę miała n i będę miała 15 minus 10 nad n w liczniku, w mianowniku wyciągnę n, będę miała 1 plus 1 nad n. Oczywiście to mi się skraca, to mi ucieka do zera, to też mi ucieka do zera, oczywiście w momencie, gdy n ucieka do nieskończoności, no ale taką granicę właśnie mamy policzyć, czyli będę miała e do potęgi i z tego jak ja podzielę, wychodzi mi 15 przez 1, czyli jest 15, czyli cały wynik, ta granica tego mojego ciągu to jest e do potęgi 15. Przykład numer 3, granica przy n zmierzającym do nieskończoności z takiego ciągu n kwadrat, dodać 4n, dodać 1, podzielone przez n kwadrat, dodać 4n i to wszystko do potęgi 3n minus 5. Dążymy oczywiście do tego, żeby wykorzystać tą własność, czyli muszę mieć 1 dodać. Popatrz, w tej sytuacji da się to łatwo zrobić, ponieważ jeżeli ja to rozdzielę na dwa ułamki, prawda, ten nawias rozdzielę na dwa ułamki, to ja właśnie otrzymam to moje upragnione 1 z przodu. Ponieważ n kwadrat dodać 4n, jak podzielę przez n kwadrat dodać 4n, to mam 1 dodać. 1 nad i tu mam n kwadrat dodać 4n. I to wszystko do potęgi 3n minus 5. To się równa. No to teraz patrzę sobie i widzę, że mam już to, co chciałam, to znaczy mam tą jedynkę, od razu tą u góry w liczniku też jedynkę mam, więc mi się już częściowo zgadza. Jedynie co jest problem z tym, że ja muszę mieć taki sam ciąg tutaj, czyli n kwadrat dodać 4n, on zmierza do nieskończoności, więc taki sam tutaj n kwadrat dodać 4n muszę mieć, ale zrobić to muszę teraz w nawiasie i od razu muszę przez to odwrócić, czyli będę miała 1 nad n kwadrat dodać 4n, bo to jak ja pomnożę, to przez to, że to jest odwrotność, to mi się to musi skrócić. I to oczywiście mnożę przez 3n minus 5, no bo ten wykładnik muszę przepisać, bo on mi nie może ulec zmianie. Dobrze, czyli w takim razie piszemy równa się limes przy n zmierzającym do nieskończoności. Ja ten początek jeszcze przepiszę, żeby to ładnie było zapisane. I tutaj będę miała do jakiej potęgi? No muszę to pomnożyć, to jest tak jakby nad 1, czyli będę miała 3n minus 5 podzielone przez n kwadrat dodać 4n. No więc to się równa, zgodnie z tą własnością wiem, że to mi zmierza do e, czyli zapiszę sobie duże e, natomiast z granicą wejdę do środka, wejdę do tej funkcji e. Więc będę miała e do potęgi granica i teraz będzie granica z takiego ciągu 3n minus 5 podzielone przez n kwadrat dodać 4n. Znowu mam granicę funkcji wymiernej teraz, czyli przepisuję moje m, zapisuję limes przy n zmierzającym do nieskończoności i teraz wyciągam zarówno w liczniku, jak i w mianowniku przed nawias najwyższą potęgę z mianownika, czyli n kwadrat. To jak wyciągnę tu n kwadrat, to będę miała 1 dodać 4 nad n. Natomiast u góry jak wyciągnę n kwadrat, będę miała tak 3 nad n minus 5 nad n kwadrat. W tej sytuacji n kwadraty mi się skasują, to mi będzie uciekało do zera, ten człon do zera ucieka, to też ucieka do zera, czyli de facto mam e do potęgi, ile będzie wynosiła ta granica? 0 podzielone przez 1, to i tak jest 0, czyli e do potęgi zerowej, a to po prostu jest 1. Czyli granica takiego ciągu, który jest podany w przykładzie trzecim, wynosi po prostu 1. Przykład numer 4. Mamy policzyć granicę przy n zmierzającym do nieskończoności z takiego ciągu. W liczniku 2n kwadrat dodać 6n minus 2, w mianowniku 2n kwadrat dodać 6n i cały ten ułamek podniesiony do potęgi 3n kwadrat plus n minus 10. Oczywiście dążymy do tej postaci, jak się tylko da. No to popatrzmy, jakbyśmy to znowu rozdzielili na dwa ułamki, czyli to z tym i teraz
ten z tym, prawda, to wtedy co otrzymam? Zapiszemy limes przy n zmierzającym do nieskończoności, otwieram nakres. Jak to z tym podzielę, to to jest identyczny licznik i mianownik, czyli będę miała po prostu 1. 1 dodać i teraz będę miała minus 2 podzielone przez 2n kwadrat dodać 6n. I to wszystko do potęgi 3n kwadrat plus n minus 10. To się równa. No to tak, po pierwsze, ja chciałabym bardzo, bardzo mieć tutaj jedynkę. Ale żeby tą jedynkę otrzymać, to ja początek przepisuję, będę miała 1 dodać i tak jak powiedziałam wcześniej, ja tutaj mogę napisać jedynkę, ale wtedy tą minus 2 muszę odwrócić i wsadzić do mianownika. Czyli będę miała 2n kwadrat dodać 6n podzielone przez minus 2. Ja na razie to przepiszę do potęgi, na razie nie zmieniam tutaj, dlatego że akurat to dzielenie, które tutaj występuje w moim mianowniku, mogę wykonać, żeby było troszkę ładniej. Czyli limes przy n zmierzającym do nieskończoności. 1 dodać 1 nad, ja sobie to podzielę. 2n kwadrat przez minus 2 to będzie minus n kwadrat i 6n podzielone przez minus 2 to jest minus 3n. I teraz widzę, że mam ten ciąg. Ten ciąg, popatrz, on nam teraz nie będzie zmierzał do nieskończoności, tylko do minus nieskończoności. Ale ten wzór automatycznie, tą własność można rozszerzać. Czyli jeżeli mi to ucieka w minus nieskończoność, to wykładnik musi być dokładnie taki sam i też ma uciekać w nieskończoność. Na minusie oczywiście. W związku z tym, popatrz, co robię teraz. Robię to wszystko w kwadratowym nawiasie i muszę zrobić, podnieść do potęgi do tej odwrotności z tego. Czyli 1 nad minus n kwadrat minus 3n pomnożone przez 3n kwadrat plus n minus 10. Bo ten wykładnik, on mi nie może ulec zmian, no bo przecież ja taki wykładnik dałam. Czyli to się równa. I teraz uwaga, w zasadzie możemy od razu zrobić, że to całe, mam postać 1 plus 1 nad an i to do potęgi an, gdzie an zmierza w tym wypadku do minus nieskończoności, ale działa to tak samo, że to też jest e. Czyli ja przepisuję teraz wielkie e i zapisuję limes przy n zmierzającym do nieskończoności, wchodzę z granicą do środka funkcji e i mam e do potęgi limes i to sobie pomnożę, czyli będę miała 3n kwadrat plus n minus 10 podzielone przez minus n kwadrat minus 3n. To się równa e do potęgi limes przy n zmierzającym do nieskończoności. Zgodnie z zasadą wyciągam najwyższą potęgę z mianownika, wyciągam i w liczniku, i w mianowniku, czyli n kwadrat. Jak wyciągnę, będę miała 3 dodać 1 nad n minus 10 nad n kwadrat podzielone przez n kwadrat. Wyciągam, będę miała minus 1, minus 3 nad n. I teraz, oczywiście n kwadraty mi się skasują, to mi ucieka do zera, to mi ucieka do zera, to mi ucieka do zera, czyli będę miała ostatecznie e. I teraz, jak mi tutaj pouciekało do zera, to będę miała 3 nad minus 1, czyli po prostu minus 3. Czyli e do potęgi minus trzeciej, mogę to zapisać jako 1 nad e do trzeciej. I to jest oczywiście granica tego mojego ciągu w przykładzie numer 4. Przykład numer 5. Mamy policzyć granicę przy n zmierzającym do nieskończoności. I mamy tak, w liczniku mamy n kwadrat minus 3n dodać 1, w mianowniku n kwadrat dodać n minus 1 i to wszystko podniesione do potęgi 4n dodać 2. No już tak wesoło nie jest, dlatego że ja oczywiście muszę dążyć do tego, jeżeli się da, muszę mieć tą jedynkę z przodu, ale już nie jest tak łatwo jak w poprzednich przykładach, że ja sobie to rozdzielę na dwa ułamki od razu, gdzie mogę podkreślić, że to z tym i to z tym, no bo muszę mieć to jeden. Więc muszę tu zrobić taką rzecz sprytną, to znaczy mianownik sobie przepisujemy, natomiast w liczniku dokładamy dokładnie ten mianownik, bo muszę z dzielenia musi wyjść 1, czyli n kwadrat plus n minus 1 i teraz zastanawiam się, co mi tu brakuje, żeby mi ten licznik wyszedł, czyli tak, n kwadraty mam, tu mam n, a mam mieć minus 3n, czyli muszę zrobić minus 4n, żeby mi się zgadzało. N minus 4n dodaje minus 3n. I mam tutaj plus 1, a ja mam minus 1.
Czyli muszę dodać 2, wtedy jak ja tak zrobię, oczywiście tutaj wykładnik przepiszemy na razie spokojnie, jak ja tak zrobię, popatrz, to mam n kwadrat, z tym to będzie minus 3n i minus 1 dodać 2 to jest plus 1. I teraz robię tak jak wcześniej, czyli czasem jest tak, że nie da się od razu rozdzielić na dwa ułamki, tylko trzeba sobie do licznika dopisać mianownik i podokładać tak, żeby nam się liczniki zgadzały. I teraz popatrz, co zrobimy. To z tym da mi oczywiście 1, no i to będzie ta druga część, która mi też jest potrzebna, żeby zastosować tutaj tą własność liczenia granicy sprowadzanych do E. Czyli mam tak limes i teraz będę miała 1 dodać, z tego mi wyjdzie 1, to już nie będę zapisywała, bo to mi się podzieli, wychodzi 1. I teraz będę miała tak minus 4n dodać 2, podzielone przez n kwadrat, dodać n minus 1 i to wszystko do potęgi 4n dodać 2. To się równa. Teraz już mam tą jedynkę, to jeszcze muszę tą jedynkę uzyskać. Czyli przepisuję limes przy n zmierzającym do nieskończoności 1 dodać. I tak, kreska ułamkowa. Tu muszę mieć jedynkę, bezdyskusyjnie. Jedynkę mieć muszę. Zatem, tak jak powiedziałam, ten licznik muszę wsadzić tutaj do mianownika jako odwrotność. Czyli będę miała n kwadrat dodać n minus 1 podzielone przez minus 4n dodać 2. I to wszystko do jakiej potęgi? No mogłabym to spróbować się nad tym zastanowić, ale na pewno muszę zwrócić jedną uwagę, na jedną rzecz uwagę, że ten ciąg tutaj, który jest w tym naszym mianowniku, ja go tak zaznaczę, ten, który jest w tym mianowniku, on ucieka w nieskończoność. W tym wypadku to już widać, bo gdybym wyciągła sobie n przed nawias, to widać, że on mi będzie uciekał do minus nieskończoności, ale ma uciekać. No więc ja teraz muszę przepisać dokładnie ten sam ciąg AN jako wykładnik potęgi, zrobić nawias, a może być taki klamrowy. I teraz znowu muszę podnieść ten cały mój ciąg do potęgi, która jest odwrotnością tego. Czyli minus 4n dodać 2 podzielone przez n kwadrat dodać n minus 1 i to mnożymy przez dokładnie ten wykładnik, który był na początku dany. No to mogę to zrobić w nawiasie, 4n dodać 2. Nie możemy zapomnieć o tym, co ja po prostu miałam na samym początku dane. A więc równa się, więc zapiszmy sobie równa się i teraz widzimy, że zgodnie z tą własnością, którą ćwiczymy na tym naszym spotkaniu, to wszystko będzie mi uciekało do e. No więc skoro tak, to ja napiszę jedno wielkie tutaj to e i będę miała limes przy n zmierzającym do nieskończoności. Przypominam, wchodzę z granicą do środka funkcji e, czyli mam e do potęgi limes, bo to już mi dało e. I teraz tutaj wymnożę. Jak ja to wymnożę, to mogę tutaj oczywiście każdy z każdym, a mogę zauważyć wzór skróconego mnożenia, czyli będę miała 2 do kwadratu, czyli 4, minus 4n do kwadratu to jest 16n kwadrat. Podzielone przez, a tu mi się nie zmienia, n kwadrat plus n minus 1. To się mówi. E do potęgi i będę liczyła granicę. Granicę oczywiście funkcji wymiernej, czyli wyciągam najwyższą potęgę, w tym wypadku n kwadrat przed nawias, to będę miała 1, dodać 1 nad n, minus 1 nad n kwadrat, to mam w mianowniku, a w liczniku też wyciągam n kwadrat. Będę miała 4 nad n kwadrat minus 16. Po to wyciągłam, żeby mi się to skróciło. To mi sobie ucieka spokojniutko do zera. To mi też ucieka do zera. To mi też dąży do zera. A więc ostatecznie zapiszemy, mam e do potęgi. I teraz mam 0 minus 16. No to jest minus 16 podzielone przez 1, czyli minus 16. Czyli e do potęgi minus 16 mogę zapisać jako 1 nad e do potęgi 16. Wszystkie te nasze granice, które na tym spotkaniu liczymy, są sprowadzane do postaci liczby właśnie e, czy to jest właśnie samo e, czy e do drugiej, czy e do minus trzeciej, czy e do minus piątej. Chodzi o to, że w wyniku końcowym jest coś na bazie e. Przykład numer 6, granica takiego ciągu. W liczniku n do trzeciej dodać 2n minus 1, w mianowniku n do trzeciej dodać 3 i to wszystko do potęgi n kwadrat minus 3n. No po pierwsze przepisujemy oczywiście sam początek, granica przy n zmierzającym do nieskończoności. Uwaga, musimy mieć tą jedynkę.
No ale jak widzimy, nie da się tego znowu rozłożyć od razu na dwa ułamki, tylko ja muszę sobie tak zrobić, żeby tak, mianownik przepisuję i teraz do licznika wsadzam mianownik, zawsze tak jest, i teraz patrzę, co zrobić, żeby nam ten licznik się zgadzał. Czyli tak, n do trzeciej już mam, teraz plus 3, plus 2n muszę przepisać, no bo nic nie miałam z n-ami, i teraz mam plus 3, minus 4 muszę mieć, żeby 3 minus 4 dało mi minus 1. I tu mam oczywiście wykładnik n kwadrat minus 3n. To się równa. Teraz rozdzielę sobie to, teraz już mogę na dwa ułamki. To znaczy, to z tym dam jedynkę, do tego dążę, prawda? No i to z tym będzie jako drugi ułamek. I tak też zapiszemy. Czyli to się równa limes przy n zmierzającym do nieskończoności. I będę miała 1 dodać 2n minus 4 podzielone przez n do trzeciej dodać 3 i to wszystko w wykładniku mamy do potęgi n kwadrat minus 3n. To się równa. Jak widzimy, teraz musimy z tego uzyskać jedynkę. Czyli tak jak wcześniej robiliśmy, przepisujemy sobie oczywiście początek i teraz muszę mieć 1 nad, czyli to wsadzam jako odwrotność do mianownika. Ten licznik wsadzam jako odwrotność do mianownika. Czyli będę miała n do trzeciej dodać 3 podzielone przez 2n minus 4. To wszystko muszę podnieść właśnie do tej potęgi, czyli n do trzeciej dodać 3 podzielone przez 2n minus 4. Jak się zastanowimy, to będziemy widzieć, że ten nasz ciąg będzie zmierzał do nieskończoności, prawda, w granicy. No i teraz to wszystko zrobimy w nawiasie jakimkolwiek, czy klamrowym, czy kwadratowym, nie ma to znaczenia. Podnosimy do potęgi, która jest odwrotnością tego, czyli 2n minus 4 podzielone przez n do trzeciej dodać 3 i to mnożymy przez tą początkową potęgę, konkretnie jej wykładnik, n kwadrat minus 3n. Ja to zrobię ładnie w nawiasie. To się równa. Mogę już śmiało powiedzieć, że ta część, zgodnie z tym, co na tym spotkaniu, czym się zajmujemy, to zgodnie z tą własnością, to właśnie zmierza do e, czyli napiszę sobie e do potęgi limes przy n zmierzającym do nieskończoności i wchodzę z granicą do środka funkcji e. Czyli teraz będę mnożyła, to tak jakby jest nad 1, czyli w sumie mianownik mogę napisać n do trzeciej dodać 3, natomiast licznik będę mnożyła. 2n razy n kwadrat to jest 2n do potęgi trzeciej, później mam minus 4n kwadrat, później jak to pomnożę, to będę miała minus 6n kwadrat i jak to pomnożę, będę miała plus 12n. To się równa. I teraz będziemy mieć oczywiście znowu, to zapiszę troszkę niżej, e do potęgi limes przy n zmierzającym do nieskończoności. I teraz ja wyciągnę najwyższą potęgę z mianownika przed nawias, ale i w liczniku, i w mianowniku to zrobimy. Czyli będę miała n do trzeciej, a to może już sobie tutaj zmarzemy, żeby nam nie przeszkadzało, troszeczkę, n do trzeciej i teraz będę miała tak 2, tu z tym mam minus 10, czyli będę miała minus 10 nad n, dodać 12 nad n kwadrat i teraz tutaj też wyciągam n do trzeciej i będę miała 1, dodać 3 nad n do trzeciej. To mi się oczywiście skróci, to mi ucieka do zera, to mi ucieka do zera, to mi ucieka do zera, czyli ostatecznie mam e do potęgi 2 minus 0 plus 0, to i tak jest 2 nad 1, czyli 2. Czyli mam ostateczny wynik e do potęgi drugiej, czyli tyle wynosi granica tego mojego ciągu z przykładu numer 6. Mam nadzieję, że te wszystkie przykłady, które zrobiłam na tym spotkaniu, są dla Ciebie w zupełności wystarczające. Jeżeli masz ochotę jeszcze więcej tych granic się uczyć, zapraszam na kolejną lekcję ze mną. No i oczywiście jak zawsze na moją stronę internetową www.aikamat.pl. Do zobaczenia.